Nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora tego spotkania. Czego nauczył nas PRL, czyli jak rozpoznawać język medialnej manipulacji, to temat naszego webinaru, którego prowadzącą będzie dr Zuzanna Grębecka. Już za chwilę przekazuję jej głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych. Po lewej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Mogą tam Państwo zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, proszę dać mi znać, ja postaram się szybko pomóc. Nie zabieram więcej czasu, życzę owocnego spotkania i przekazuję głos prowadzącym. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, bo to taka już pora późna, ciemno, chociaż właściwie popołudnie. Proszę Państwa, chciałam dzisiaj poopowiadać, a może porozmawiać trochę na temat tego, co dzisiaj można zobaczyć w naszym medialnym języku, a co jest pozostałością z języka propagandy, medialnej manipulacji czasów PRL-u. I myślę, że język PRL-u jest tutaj bardzo dobrym takim modelowym, laboratoryjnym przykładem języka zmanipulowanego. W związku z tym, jeżeli chcemy poobserwować, co próbują z nami zrobić różni medialni mówcy, co próbuje nam narzucić, jaki obraz świata, jak chce nami manipulować medialna narracja, to warto pamiętać o technikach, które były stosowane w czasach Polski Ludowej. No i proszę Państwa, jakie to były techniki? Otóż, czy też jakie były cechy języka propagandowego, języka zmanipulowanego? Przede wszystkim był to język, który ukazywał świat jako jednoznaczny, jednostronny, jednoaspektowy. To nie był język, w którym można było pozwolić sobie na niuansowanie, na ważenie racji. To był taki język, w którym czarne było czarne, a białe było białe, a pomiędzy nie było nic. Co wiązało się na przykład z bardzo częstym wykorzystywaniem figury wroga i figury bohatera, jako takich dwóch bardzo silnie wartościowanych, nacechowanych bardzo silnie figur. I w zasadzie większość postaci, które pojawiały się jako bohaterowie propagandy czy też medialnych przekazów PRL-owskich, musiały wpisywać się bądź to rolę wroga, bądź to właśnie w rolę bohatera. Ten język był również bardzo zrytualizowany, bazował na utartych formułach, znanych wszystkim powiedzeniach, które chociaż już wytarte i wyświechtane, jednak zapadały w pamięć i budowały pewną wizję świata. Dawały uproszczone informacje o świecie, ten świat, który był przedstawiany i te informacje o nim były jak najprostsze, jak najbardziej wyraziste, tak żeby trafiały łatwo do każdego. Co jeszcze? Och, no oczywiście jeszcze propaganda sukcesu, to znaczy chwalenie się osiągnięciami i pokazywanie, jak dzięki tej, a nie innej władzy, tylko prosperuje, ludzie są szczęśliwsi, a kraj jest bogatszy i piękniejszy. To taki sposób mówienia, ta propaganda wyraźnie łączy się z mówieniem życzeniowym, z takim mówieniem, kiedy mówimy o ten stan zastany, co jest cechą myślenia magicznego. Myślenia magicznego, w którym to, co powiedziane, w magiczny, mistyczny sposób się sprawdza. A zatem należy mówić, że jest dobrze, a wtedy będzie dobrze. Co jeszcze? Jeszcze karykatura i
odczłowieczenie, wywoływanie silnych emocji, gra na silnych emocjach, uruchamianie emocji negatywnych, bo z jednej strony mamy ten pozytywny przekaz związany z propagandą sukcesu, ale z drugiej strony mamy też bardzo negatywny przekaz o wrogach. O wrogach, a wrogami w zasadzie są wszyscy ci, którzy nie są z nami, którzy nie są po naszej stronie barykady, albo nawet ci, którzy są neutralni. Oni nie są nasi, a zatem nie są prawdziwymi ludźmi, prawdziwymi Polakami, prawdziwymi patriotami. I teraz to odczłowieczenie może nawet przybierać w propagandzie PRL-u często przybierało bardzo drastyczne formy, takie, gdzie ludzi porównywało się do zwierząt. No i wreszcie, proszę Państwa, co za tym idzie? To, że w gruncie rzeczy tutaj mowa jest o projekcie całościowym. To znaczy, nie tylko światopogląd jest poddawany w języku manipulacji ocenie ideologicznej, nie tylko światopogląd, nie tylko poglądy polityczne, się wyborami lifestyle'owymi, sposób ubierania się, dieta, muzyka, której się słucha, to wszystko jest oceniane i to wszystko może sprawiać, że zostanie się zaliczonym albo do grupy swoich, albo wręcz przeciwnie, do tej grupy obcych. I teraz pokażę Państwu pewne obrazki z minionych lat, ale też obrazki ze współczesności, tak żebyśmy zatrzymali się nad każdą z tych cech i zobaczyli, jak one funkcjonowały, a jak funkcjonował Sojuszu Robotniczo-Chłopskiego. To był świat wesołych, szczęśliwych, sytych, pracujących ku chwale ojczyzny, ludzi, którzy byli wierni i wdzięczni władzy za to, że mogą żyć w takim świecie. Ten świat był jednoznacznie dobry za jego granicami, zwłaszcza zachodnimi, się rozciągać królestwo zła, można by powiedzieć, oczywiście metaforycznie za granicami, rozumiecie Państwo, za żelazną kurtyną. A tymczasem dzisiaj bardzo często również mamy takie bardzo jednoznaczne budowanie obrazu świata i to, co chcę podkreślić od razu na początku, dotyczy to zarówno tych, którzy deklarują się jako przedstawiciele bądź zwolennicy władzy, jak i widać to w narracjach tych, którzy pozycjonują się jako opozycja, którzy do władzy się dystansują, czy też wręcz deklarują się jako jej przeciwnicy. Po obu stronach dyskursu można znaleźć te same chwyty, inaczej stosowane, w inną stronę skierowane, ale chwyty będą te same. No i zobaczcie Państwo, tutaj mamy z jednej strony ilustrację stacji KOD-u z hasłem "Tu jest Polska". To jest takie bardzo obecnie nośne hasło, ale patrzcie Państwo, świat. Mamy wątpliwości. Może Polska jest trochę tu i trochę tam? Może racja jest trochę nasza, a trochę nie nasza? Nie. Polska jest tu, to znaczy gdzie indziej Polski nie ma. Tak? To my i tylko my jesteśmy Polską. To mamy po jednej stronie. Co mamy po drugiej? Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w postaci, przywołuję w postaci jego komentarza, odpowiedzi na pytanie, czy zamierza przeprosić za użycie sformułowania gorszy sort. To właśnie o to sformułowanie mi chodzi. Otóż prezes Kaczyński odpowiedział na to dziennikarzowi, niech pan będzie poważny, czy według pana współpracownicy gestapo i rapowcy to ten sam sort ludzi, według mnie nie. Rzeczywiście w tej wcześniejszej wypowiedzi pojawiały się odwołania historyczne, niemniej jednak wypowiedź została zinterpretowana jako mówiąca o tu i teraz. W momencie, kiedy mówimy o gorszym sorcie, w momencie, kiedy mówimy ci są lepsi, ci są gorsi,
Ci są prawdziwymi Polakami, ci nie są prawdziwymi Polakami. W momencie, kiedy zaczynamy mówić, jakie są wyznaczniki patriotyzmu i tym, którzy tych wyznaczników nie spełniają, odmawiamy prawa do bycia patriotą, to budujemy jednoznaczny świat, to nasz przekaz staje się jednostronny. Dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy mówimy, że Polska jest tu, a nie tam. Prawda? Tu jest Polska, tu jest lepszy sort, nie ma miejsca na wątpliwości, nie ma miejsca u nas, nie ma miejsca, w takim przekazie nie ma miejsca na jakieś niuanse. No właśnie, nie można powiedzieć, moja Polska jest trochę tu, trochę gdzie indziej, nie można powiedzieć, mój patriotyzm jest nie do końca taki. Ten zmanipulowany przekaz nie zostawia takiej możliwości. Mamy figury w roli bohatera. Te figury w PRL-owskiej retoryce bardzo często odwołały się po pierwsze do historii. I to w historii pojawiały się te postaci, które miały być takimi figurami, prototypami wrogów i bohaterów. Wrogami, jak Państwo widzicie na tym tutaj pierwszym plakacie, tymi negatywnymi bohaterami mieli być Niemcy, mieli być Krzyżacy. Mamy też Ronalda Reagana w stroju kowboja z fotos filmowych. Mamy Amerykę, tak? Gdzie szukać figur wrogów? Szukać ich w przeszłości, szukać ich za granicą. To ci obcy, inni są wrogami. Bohaterowie. Bohaterów również można szukać w przeszłości. W PRL-u bardzo wyraźnie szukano ich w przeszłości i odwoływano się do panteonu ważnych postaci. Jeszcze wyraźniej widać to w tej chwili. W tej chwili mamy bardzo silny nacisk na szukanie bohaterów, wskazywanie bohaterów, budowanie dyskursu heroicznego, a zarazem martyrologicznego. Tu widzicie Państwo przykład odzieży patriotycznej. Mamy odwołanie do powstania warszawskiego. To powstanie jest takim, można by powiedzieć, takim rezerwuarem bohaterów. Mamy żołnierzy wyklętych, którzy są jednoznacznie pozytywnymi bohaterami. Zwróćcie Państwo uwagę, nie ma tutaj miejsca na dwuznaczności i ci bohaterowie mają wskazywać nam również jednoznaczne postawy. Obok widzicie Państwo mem 13 grudnia spałem do południa, to jest oczywiście mem odwołujący się do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, że nie zorientował się, że właśnie wprowadzono stan wojenny, tego niedzielnego poranka spał dłużej. Dlaczego to mi się wydaje szalenie istotne? No bo zobaczcie Państwo, to jest sposób dyskredytowania Jarosława Kaczyńskiego, ale nie za to, jakim on jest obecnie politykiem, nie w związku z tym, jakie są jego aktualne wypowiedzi na aktualne tematy. Tutaj ostrze krytyki dotyczy tego, że nie był on bohaterem. Nie był on takim bohaterem jak bohaterowie Powstania Warszawskiego, albo przynajmniej jak internowani 13 grudnia i później w czasie stanu wojennego. Dlaczego to pokazuje? Dlatego, że ewidentnie mamy przejęcie dyskursu martyrologiczno-heroicznego, tego dyskursu, gdzie pokazuje się postawy pożądane, prawidłowe, te najbardziej wartościowe poprzez odniesienia historyczne. Tu ukazuje się Kaczyńskiego w złym świetle ze względu na fragment jego biografii, który sam w sobie nie jest w gruncie rzeczy przecież ani dyskredytujący, ani mobilitujący. Tu można by było, gdyby posługiwać się językiem niezmanipulowanym, można by było rozmawiać o tym, jak ten fragment biografii wyglądał. Ale w języku zmanipulowanym, tak samo jak
każdy inny polityk, jak na przykład Lech Wałęsa, również Jarosław Kaczyński, musi być albo postacią świetlaną, patrząc z jednej strony sceny politycznej, albo postacią negatywną, tym, który spał do południa, zamiast heroicznie walczyć o Polskę. I proszę Państwa, to mi się wydaje szalenie tutaj istotne, że znowu mamy w gruncie rzeczy symetryczne chwyty stosowane po obu stronach, albo bohater, albo wróg, albo bohater, albo zero, albo kryształowy, albo negatywny, bez żadnych kompromisów, bez żadnej możliwości szerszego dyskutowania o postawach. Ale patrzcie Państwo, co na przykład zaczyna to za sobą nieść, bo tutaj dochodzimy do bardzo niepokojących mechanizmów, a mianowicie, jeżeli zaczynamy pozytywnie wartościować przekaz, który mamy na odzieży patriotycznej, jeżeli zaczynamy bardzo pozytywnie wartościować pewien typ patriotyzmu, pewien typ postawy patriotyczne, to nasi wrogowie ten typ patriotyzmu będą dyskredytowali. Wiecie Państwo, nie tak dawno zapytali mnie studenci na zajęciach, jak to jest, że tak trudno jest w tej chwili mówić o patriotyzmie i tak trudno jest przyznawać się do bycia patriotą. Jakie są te mechanizmy, które sprawiają, że w tej chwili dla części społeczeństwa staje się to słowem wstydliwym. Znowu, proszę Państwa, mamy do czynienia z językiem zmanipulowanym, z takim językiem, w którym każda postawa, która jest promowana przez naszych przeciwników, będzie przez nas dyskredytowana. Innymi słowy, jeżeli jesteśmy w opozycji do rządu, a rząd będzie mówił o patriotyzmie, to my będziemy rzeczy od razu dyskredytowali patriotyzm jako postawę prorządową, która nam nie odpowiada. Będziemy na przykład łączyli patriotyzm z fundamentalizmem, z byciem tak zwanym kibolem. Tak? Jest bardzo specyficzny i bardzo, w pewnym sensie może trzeba by powiedzieć, bolesny proces. Bolesny, dlatego że okazuje się, że jest nam wszystkim odbierany język. To znaczy, trudno jest używać słów w sposób opisowy. Słowa zaczynają być od razu nacechowane bądź to pozytywnie, bądź to negatywnie. I w ten sposób w oczach niektórych patriotyzm zawsze będzie dobry i każda postawa związana z pozytywnym stosunkiem do ojczyzny zawsze będzie dobra. Nawet jeśli ten patriotyzm miałby przesuwać się w stronę fundamentalizmu, dla drugiej części społeczeństwa patriotyzm polegający na przykład na tym, że jest się praworządnym obywatelem, będzie skreślany jako słowo pochodzące ze słownika przeciwników. Również z innymi słowami tak zaczyna się dziać. Okazuje się, że coraz trudniej jest mówić o postawach politycznych, rozmawiać ze sobą, mówić o światopoglądzie, nie używając słów nacechowanych. To nacechowanie, to odbieranie słowom neutralności, to jest działanie manipulacji językowej, to jest działanie mechanizmów propagandy. Język PRL-u był językiem nacechowanym, my też zaczynamy mówić takim językiem, w którym słowa nie znaczą już tego, co znaczą, tylko mają z góry przypisane wartości naddane. Kolejna cecha, o której mówiłam, która wiąże się z tymi z góry przypisanymi wartościami, to jest rytualizacja. Rytualizacja i formuły, których używa się do mówienia o rzeczywistości. Takie stałe frazeologizmy, które budują uproszczoną wizję świata, które przekazują informacje w sposób uproszczony. Tutaj Państwu pokazuję bardzo znane hasło o Sojuszu Robotniczo-Chłopskim, który miał być
podstawą Polski Ludowej i źródłem siły naszego wojska. Tak? I Sojusz Robotniczo-Chłopski i źródło siły to były takie formułki, które pojawiały się wielokrotnie w języku propagandy PRL-u. Teraz też mamy takie formułki. Polska w ruinie to jest formuła, którą bardzo często posługuje się strona rządowa. Polska w ruinie to właśnie strona rządowa, niekoniecznie strona rządowa. Część społeczeństwa mówi o Polsce w ruinie jako o czymś, co skrótowo symbolizuje rządy właściwie te od przełomu 89 roku, a na pewno ostatnie 8 lat. Przez ostatnie 8 lat to z kolei taka formuła, którą już konkretnie przedstawiciele rządów i rządowe media wykorzystują. Taka rytualna formuła, która służy do skrytykowania tego, co było przez 8 lat i tu już od razu wiadomo, jaki to będzie przekaz, co za tym sformułowaniem pójdzie dalej. Zobaczcie Państwo, to są takie formuły, które wykluczają znowu rozmowę, które nie opisują dokładnie, co było dobre, co było złe, Polska w ruinie, które sektory naszej gospodarki się rozwijają, które sektory naszej gospodarki mają problemy. Kiedy wychodzimy na ulice naszych miast, naszych miejscowości, możemy wskazywać takie miejsca, które ewidentnie są w ruinie i realnej, i metaforycznej, ale możemy wskazywać też takie miejsca, które się świetnie rozwijają. Jednak rytualna formuła Polska w ruinie to jest formuła, która w sposób uproszczony buduje nam narrację o tym, jaki w tej chwili mamy świat. Poza tym Polska w ruinie to jest znowu taka formuła, która jest bardzo silnie oceniająca. Ale popatrzcie Państwo, ruina, no ruina i tak nie kojarzy się dobrze, ale popatrzcie Państwo. Inna formuła, ciepła woda w kranach. Była tylko ciepła woda w kranach. Ta ciepła woda w kranach to jest przykład z jednej strony formuły, która traci już swoje realne znaczenie, jest już tylko odwołaniem do pewnego typu argumentacji. Ale po drugie, ciepła woda w kranach ewidentnie jest sformułowaniem, które zostało z czasem nacechowane emocjonalnie, podczas kiedy jest to sformułowanie opisowe. Ja lubię ciepłą wodę w kranach, ale jeżeli stajemy się ofiarami manipulacji językowej, to my już nie możemy lubić ciepłej wody w kranach. Ciepła woda w kranach przestaje być czymś, co jest bądź to neutralne, bądź to pozytywne. Staje się jednoznacznie oceniające, negatywnie oceniające. Z drugiej strony mówienie pozytywne, propaganda sukcesu PRL-u, która mówiła o permanentnym budowaniu. Tu warto zwrócić uwagę, że Polska w ruinie byłaby odwróceniem tych propagandowych haseł PRL-owskich. O ile PRL-owska propaganda sukcesu ciągle mówiła o budowie, o tyle w dyskursie współczesnym pojawia się taka antyfigura tej ruiny. Propaganda sukcesu PRL-owska mówiła o szczęśliwych ludziach, mówiła o utrwalaniu pokoju na świecie i mówiła o tym, że dzięki naszym wysiłkom wszystko idzie ku dobremu, ale dzięki rządowi, dzięki partii, dzięki ideologii komunistycznej. W tej chwili również mamy takie sformułowania, które są rodzajem propagandy sukcesu i na przykład mówienie o 500+, o programie 500+. Ja teraz, zrozummy się dobrze, nie mówię o tym, że sam program 500+ jest zły bądź dobry, bo to
by była zupełnie inna rozmowa, to by była rozmowa, do której trzeba by było zaprosić ekonomistów, którzy powiedzieliby, na ile ten program rzeczywiście jest korzystny gospodarczo, a na ile jest zbyt eksploatujący budżet. Natomiast ja mówię o tym, jak się mówi o tym projekcie. 500+ jest hasłem, które jednoznacznie pokazuje aktualny rząd jako rząd, który po pierwsze jest prorodzinny, po drugie szerzej jest w ogóle proobywatelski, ale po trzecie, który odnosi sukcesy i dzięki któremu sukcesy odnosi społeczeństwo. Ludziom żyje się lepiej, żeby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej. To było takie hasło propagandy PRL-u. Można by powiedzieć, że w dzisiejszym języku medialnym bardzo często hasło 500+ jest właśnie hasłem odwołującym się do tego, że teraz oto Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej. I zwróćcie Państwo uwagę, jak często przypomina się program 500+, jak bardzo on jest podkreślany, jak często mówi się, no właśnie teraz na wakacje wyjechało tyle i tyle rodzin dzięki temu, że otrzymują 500+. Wyprawki dla dzieci szkolnych. Bardzo się to podkreśla. I zobaczcie Państwo, to jest wskazywanie na tożsamość sukcesu państwa i sukcesu poszczególnych obywateli. Poszczególnym obywatelom, zwykłym ludziom, zwykłym rodzinom żyje się lepiej, dzieci dostają wyprawki, można pojechać na wakacje, budżet rodzinny jest większy. Dlaczego? Dlatego, że państwo zapewnia takie możliwości, a państwo je może zapewnić. Dlaczego? Dlatego, że państwo jest państwem odnoszącym sukcesy. Nasze państwo na to stać, taki jest przekaz. Przekaz mówi, wy możecie się wzbogacić, bo my jesteśmy takim państwem, które oto dzięki dobrym decyzjom ekonomicznym wzbogaca się i może lepiej zadbać o swoich obywateli. Bardzo wyraźnie mamy tutaj do czynienia z propagandą sukcesu, ale znowu ta propaganda sukcesu pojawiała się w wypowiedziach polityków również z drugiej strony sceny politycznej. Pamiętacie Państwo na pewno Donalda Tuska powtarzającego te sformułowania o Polsce jako zielonej wyspie. Polska jako zielona wyspa, która jako jedyna przetrwa kryzys. Trzeba powiedzieć, że jest to cechą jeszcze inną, tak? Czy jest to wyrazem, przejawem jeszcze innej cechy, a mianowicie mówieniem życzeniowym opartym o myślenie magiczne. W PRL-u bardzo często o stanie pożądanym mówiło się jako o stanie, który już jest. Młodzież współtwórcą i przyszłością socjalistycznej ojczyzny. Cała młodzież z partią, tak? Chcielibyśmy, żeby młodzież była z partią, więc mówimy tak, jak gdyby młodzież już właśnie była częścią tego systemu partyjnego budującego rzeczywistość. Jest to mówienie życzeniowe, jest to mówienie takie nacechowane wiarą w to, że jeśli wypowie się jakieś sądy, to one się zrealizują. I tak właśnie było z tą zieloną wyspą. Tu macie Państwo mem, bo oczywiście takie wypowiedzi są w tej chwili chętnie podchwytywane i ośmieszane. Trzeba sobie w ogóle powiedzieć, to będzie dygresja, że żyjemy w czasach, które wcale nie są łatwe dla propagandy i dla manipulacji medialnej. Dlaczego? Dlatego, że z jednej strony mamy wiele mediów. W czasach PRL-u sytuacja była z widzenia władzy dużo łatwiejsza i dużo bardziej klarowna. Mieliśmy monopol informacyjny, mieliśmy jedno źródło nadawania, oficjalne źródło nadawania
zdania, treści, wszystkie media mówiły jednym językiem. To było bardzo wygodne dla władzy. W tej chwili mediów mamy dużo różnych i te media mówią różnymi językami. Można by powiedzieć, że mówią językami konkurencyjnymi. Te media starają się nami manipulować, ale każdy z nich na swój sposób, pokazując swój obraz świata, mamy dzięki temu szansę na to, żeby konfrontować ze sobą te przekazy. Takiej szansy obywatele Polski Ludowej nie mieli. Oczywiście pytanie, czy chce nam się konfrontować ze sobą te obrazy, to jedno. A po drugie, na ile my mamy w sobie, jako na tyle dociekliwości, a z drugiej strony na tyle mało doktrynerstwa, żebyśmy rzeczywiście to robili, dlatego że, jak Państwo doskonale wiecie, każde z mediów ma grono swoich wręcz wyznawców, nie tylko odbiorców, ale wyznawców, którzy są przekonani, że to medium mówi zawsze prawdę, a inne media zawsze kłamią. Tak? W PRL-u mówiło się telewizja kłamie, w tej chwili można by powiedzieć telewizja i tu wstawić odpowiednią nazwę kłamie. Tak? TVN kłamie, TVP kłamie, no to są w tej chwili takie pojawiające się wypowiedzi, jeśli popatrzymy na tych gorliwych wyznawców mediów, no to rzeczywiście oni są w podobnej sytuacji jak obywatele PRL-u, dlatego że oni sami siebie, można by powiedzieć, umieszczają w takim świecie z jednym wiarygodnym, mówiącym prawdę o świecie medium. No ale jak mówię, mamy wybór. A co więcej, mamy media społecznościowe. Media społecznościowe odgrywają w tej chwili bardzo ambiwalentną, dwuznaczną rolę. Z jednej strony, tak jak w przypadku tego mema, który Państwo widzicie, media społecznościowe doskonale potrafią zwalczać język manipulacji. Dlaczego? Dlatego, że go ośmieszają. Dlatego, że potrafią wyłapać różne niefortunne wypowiedzi, powtarzać je, multiplikować, ale również media społecznościowe są wyczulone na rytualizację języka i tym formułom przeciwstawiają, można by powiedzieć, taki ludyczny, zabawowy żywioł, tak? Ośmieszają poważny głos propagandowy. Tutaj akurat ośmieszony został Donald Tusk i Zielona Wyspa, która się staje Zieloną Wyspą Szczawiu, no ale tak samo różni inni politycy stają się bohaterami memów i przywoływany tu już Jarosław Kaczyński i Antoni Macierewicz, ale i na przykład Petru. Różni bohaterowie z różnych miejsc sceny politycznej trafiają do memów, padają ofiarą prześmiewców medialnych i powiem Państwu, to jest bardzo zdrowe, to jest bardzo ożywcze i to jest rzeczywiście, to tak jak u Harry'ego Pottera, jak zwalczyć mentora, jak zwalczyć bogina. Bogina najlepiej zwalczyć wyśmiewając go. No i jak zwalczyć propagandę? Obnażając jej mechanizmy i wyśmiewając ją. Ale powiedziałam, że media społecznościowe odgrywają tutaj rolę znaczną, dlatego że media społecznościowe gwarantujące przynajmniej pozorną anonimowość pozwalają na radykalizowanie się wypowiedzi, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy i tak scena polityczna w naszym kraju bardzo się polaryzuje, kiedy po obu stronach mamy bardzo, po pierwsze, kiedy mamy wyraziste dwie strony, a po tych obu stronach mamy bardzo ostre wypowiedzi, te wypowiedzi podchwytuje internet, te wypowiedzi podchwytują media społecznościowe i to, co nazywamy potocznie falą hejtu, to jest w gruncie rzeczy
taki mechanizm w dużej mierze przejmowania z oficjalnych mediów różnych chwytów językowych. To mówienie magiczne, mówienie życzeniowe może mniej jest podchwytywane, ale bardzo wyraźnie podchwytywane jest mówienie negatywne i wywoływanie emocji negatywnych. Operowanie karykaturą, zarówno wizualną, jak i słowną, bardzo silne przeciwstawianie sobie, antagonizowanie i postaci, i poglądów, i postaw. No i właśnie również, proszę Państwa, odczłowieczenie. Odczłowieczenie, czyli ukazywanie ludzi odartych z tego wszystkiego, co nazywalibyśmy ludzkimi cechami, bądź wręcz sprowadzanie ludzi, czy to w wypowiedziach, czy to w ilustracjach, do poziomu zwierząt. Tutaj pokazuję Państwu PRL-owską karykaturę, właściwie nie karykaturę, plakat, który ma elementy karykatury, mianowicie olbrzym i zapluty. Każdą reakcji ten olbrzym to jest funkcjonariusz państwa komunistycznego. Zaplutym karłem reakcji jest przedstawiciel środowisk akowskich. Widzicie go Państwo jako taką, no właśnie, karykaturalną, pokurczoną, karłowatą postać, gdzieś próbującą powstrzymać, ostatecznie jednak niepowstrzymany, pochód sił związanych z olbrzymem, tak, sił państwowych. Podpisany jest AK, ten karzełek, żeby odbiorca nie miał wątpliwości. Tu znowu mamy upraszczanie informacji, takie formułowanie przekazu, żeby był jednoznaczny i oczywisty w odbiorze dla każdego, żeby nikt się nie musiał zastanawiać, co to jest za figurka u stóp tego żołnierza. No a żołnierz, widzicie Państwo, jest w takiej postawie aktywnej, heroicznej, idzie ku przodowi, podczas kiedy ten karzeł reakcji ewidentnie stara się go zatrzymać. Może takich dokładnie obrazów obecnie nie ma, ale mamy bardzo dużo prób, a nawet po prostu takich retorycznych sformułowań, które służą właśnie odczłowieczeniu. I to znowu po wszystkich stronach sceny politycznej. I tutaj zobaczcie Państwo, bardzo głośna jakiś czas temu wypowiedź z 2007 roku, to Radosław Sikorski. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dorżniemy watachy, wygramy te batalie. Co my tu mamy w tej wypowiedzi? Po pierwsze, zupełnie jak w czasach PRL-u, metaforykę wojny. Wojny, walki, tego, że oto my jesteśmy bojownikami, że nasza sprawa to jest sprawa, o którą musimy właśnie w tej chwili walczyć, bo tu toczy się jakaś wojna. Co więcej, my na pewno wygramy, to jest znowu ten język magiczny, język życzeniowy. My wygramy, ale jeszcze nie wygraliśmy. My musimy się mobilizować. To jest również wywoływanie emocji negatywnych, tak? Jeżeli mówimy, że musimy walczyć, żeby wygrać, no, to znaczy, że jest jakieś zagrożenie. No i oczywiście mamy tutaj drżnięcie, bardzo ostry, bardzo nacechowany emocjonalnie wyraz, drżnięcie watachy. Watacha nie kojarzy się tutaj dobrze, watacha to stado wilków. Wydawałoby się neutralne, tutaj ewidentnie to słowo ma znaczenie pejoratywne i cały wydźwięk jest bardzo ostry, a wrogowie stają się drapieżnikami do zarżnięcia, do zamordowania, tak? Ewidentne odczłowieczenie wroga i ewidentny, bardzo silny przekaz emocjonalny. A co mamy tu? To też jest bardzo głośna wypowiedź. To jest wypowiedź, która pojawiła się w Sejmie w 2017 roku.
Wiem, że boicie się prawdy, ale nie wycierajcie swoich mord zdradzieckich nazwiskiem mojego brata, niszczyliście go, zabiliście go, jesteście kanaliami. No, nie mamy tutaj metaforyki zwierzęcej, chociaż kanalia to jest taka inwektywa, która przesuwa nas w stronę zwierzęcości. Bardzo wyraźnie, to jest taka inwektywa już z pogranicza odczłowieczenia. Mamy zdradzieckie mordy, tak? Nie twarze, tylko mordy. Tu znowu się można dopatrywać zwierzęcości, bo o ile morda to jest negatywne określenie twarzy, to również morda jest to, jest to pysk zwierzęcy, tak? Zwierzęta mają mordy. Te mordy są zdradzieckie, wycieranie sobie zdradzieckich mord nazwiskiem, nazwiskiem zmarłego prezydenta. Zabiliście go, tutaj jest jasne oskarżenie, tak? Więc mamy jeszcze morderców i kanalię. Bardzo silnie nacechowana emocjonalnie wypowiedź. I teraz, proszę Państwa, czy można było pozwolić sobie na taką wypowiedź, czy taka wypowiedź da się zrozumieć emocjonalnie? Myślę, że tak. To jest wypowiedź osoby, która poza wszystkim innym straciła brata bliźniaka. Niemniej jednak to jest również wypowiedź, która padła w sytuacji oficjalnej, w bardzo oficjalnym miejscu w Sejmie, więc trudno nie czytać jej w kategoriach wypowiedzi oficjalnej. Więcej, to jest wypowiedź, która odbiła się bardzo szerokim echem. To jest wypowiedź, która była bardzo często później przytaczana, już nie w emocjach, przez innych graczy na scenie politycznej. I znowu jest to wypowiedź tak sformułowana, że w zasadzie trudno jest z nią dyskutować i jest to wypowiedź, która bardzo pobudza emocjonalnie. Jest to też wypowiedź, która bardzo silnie dzieli, tak? Jeśli przywołujemy sobie znowu to przeciwstawienie. Mieliśmy w PRL-u chociażby na przywoływanym plakacie takie jasne przeciwstawienie wizualne. Tutaj mamy brata, zmarłego prezydenta, który jest taką figurą szlachetnego bohatera i mamy drugą stronę, zdradzieckie mordy, kanalie, ci, którzy de facto są mordercami. No i proszę Państwa, to co wydaje mi się w tej chwili szczególnie uderzające, ale też i szczególnie ważne, to jest całościowość projektu, który pojawia się w języku manipulacji. Innymi słowy, język manipulacji medialnej nie pozostawia żadnych takich sfer, żadnych takich enklaw życia, które mogłyby być neutralne. To znaczy, nie mamy takich możliwości podejmowania takich decyzji życiowych, które byłyby decyzjami poza polityką, poza tą dualistyczną wizją świata. Tak było w Polsce Ludowej. Ja tu przywołuję figurę bikiniarza, bikiniarza z wierszykiem zaczynającym się ta odmiana chuligana, wstręt obawę budzi w nas. Bikiniarze, jak Państwo doskonale się orientujecie, to przecież nie zdeklarowani wrogowie systemu komunistycznego. Bikiniarze w pierwszym sensie to subkultura stylizująca się na amerykański sposób ubierania się. Zresztą w całej Europie była taka fala tego typu grup, tego typu mody. To były charakterystyczne fryzury,
z tak zwaną plenerzą to były buty na grubej podeszwie zwanej słoniną, kolorowe krawaty, między innymi z atolem bikini, stąd nazwa bikiniarze, skarpety w kratę, przykrótkie spodnie, charakterystyczne marynarki z watowanymi, ramionami. No ale przecież nie wrogowie systemu, tak by się wydawało. A jednak już sam styl życia, sam styl ubierania się, słuchanie jazzu okazywało się być deklaracją nie o charakterze, powiedzmy sobie, estetycznym, tylko deklaracją o charakterze ideologicznym. Tak ją odczytywano. Stąd ataki na bikiniarzy, stąd aresztowania, zatrzymania bikiniarzy. Bikiniarze, którzy mieli być zapatrzeni w Zachód, ale nie tylko w zachodnią modę, tylko w Zachód również jako miejsce związane z pewną ideologią uznawaną przez władze Polski Ludowej za wrogą. No i macie tutaj Państwo zdjęcie z jednej z wystaw poświęconych czasom PRL-u. Wystawa, na której pojawia się hasło Wróg cię kusi Coca-Cola. Coca-Cola pojawiała się choćby w wierszu Adama Warzyka jako taki narkotyczny, amerykański napój, który zawiera w sobie ideologię imperialistyczną. Jeśli pijesz Coca-Colę, to tak jakbyś pił pot wyzyskiwany przez amerykański imperializm robotników. Ta Coca-Cola nie była już napojem, była nosicielką ideologii. No i proszę Państwa, w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z tym samym. Możemy po różnych stronach sceny politycznej widzieć to samo. To jest pewnie przez Państwa świetnie kojarzona, dobrze znana wypowiedź o wegetarianach i rowerzystach. Mamy tutaj ideologię Unii Europejskiej. Tu w ogóle, proszę Państwa, to jest bardzo ciekawa wypowiedź, dlatego że po pierwsze okazuje się, że Unia Europejska ma jakąś wyraźną ideologię i nie jest to ideologia Polski. Wyraźnie mamy tutaj rozseparowanie Polski i Unii Europejskiej, tak jak gdyby Polska nie była częścią Unii Europejskiej, bo wyraźnie w tej wypowiedzi ideologia Unii Europejskiej to nie jest ideologia Polski, tak, to nie jest tożsame. No i pojawia się wegetarianizm i rowery jako symbole ideologii. Symbol ideologii, świetne sformułowanie. Coca-Cola była symbolem ideologii. I teraz, co to znaczy? To znaczy, że jeśli kupi się taki obraz świata, to okazuje się, że wybory codzienne, wybory, których dokonujemy w osiedlowym sklepie, stają się wyborami ideologicznymi. Okazuje się, że to, czy wrzucimy do naszego koszyka pasztet sojowy, czy mielonkę krakowską, to jest opowiedzenie się nie za takim czy innym gustem kulinarnym, tylko opowiedzenie się za taką bądź inną ideologią. To, że jeździ się na rowerze, przestaje być bądź to wybraniem dogodnego środka komunikacji, bądź to na przykład praktykowaniem zdrowego stylu życia albo w ogóle sportu. Staje się to deklaracją ideologiczną. Tak samo jak bikiniarz zakładający szerokie w ramionach marynarki i kolorowe krawaty, tak naprawdę w oczach władzy dokonywał deklaracji ideologicznej, tak samo w oczach części naszego społeczeństwa ktoś, kto kupuje wegetariańską przekąskę i jedzie na rowerze, tak naprawdę deklaruje się ideologicznie. Ale zobaczcie Państwo, w drugą stronę jest tak samo. Mówiłam o odzieży patriotycznej. W momencie, kiedy ktoś zakłada koszulkę z
na przykład symbolem Polski walczącej albo z napisem cześć i chwała bohaterom, to zostaje natychmiast przypisany do pewnego światopoglądu, zostaje natychmiast przypisany do pewnej opcji politycznej i gdyby za chwilę zadeklarował, że na przykład jest wyborcą partii Razem, a poza tym homoseksualistą i zwolennikiem in vitro, wzbudziłoby zdumienie. Okazałoby się, że mamy do czynienia z jakimś dysonansem poznawczym. Dlaczego? Dlatego, że takie, a nie inne symbole zostały oderwane od swojego pierwotnego znaczenia i nadano im inne znaczenie. I teraz ktoś, kto chce na przykład 11 listopada założyć patriotyczną koszulkę, dlatego że czuje się obywatelem tego kraju, dlatego że 11 listopada to ważne dla niego święto, nagle może dowiedzieć się od własnych znajomych, że tak naprawdę jest nacjonalistą. Spójrzcie Państwo, jak to funkcjonuje na Facebooku, bo to nie jest przykład wzięty przeze mnie z powietrza. Rzeczywiście widziałam na Facebooku takie wypowiedzi, w których pojawiały się, no jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach mówi, że jest patriotą, jeżeli ktoś w dzisiejszych czasach 11 listopada pójdzie chociażby na śpiewanie hymnu, to tak naprawdę jest nacjonalistą. Widzicie Państwo, no i znowu, czy można być po prostu patriotą, nie będąc nacjonalistą, a może nie będąc prawicowym? W świecie, który nam wyrysować manipulacja medialna, nie, nie można, tamo, jak nie można być prawdziwym patriotą, jeżdżąc na rowerze, będąc wegetarianinem, albo też będąc homoseksualistą, albo przykład będąc feministą czy feministką. Okazuje się, że nasze wybory związane z jedzeniem, ze strojem, ale również nasza preferencja seksualna, nasze poglądy dotyczące płci stają się wyborami, które przekładane są na upraszczające świat kategorie takie jak prawak czy lewak. I specjalnie używam tutaj określeń często stosowanych w sposób pogardliwy. Ale też popatrzcie Państwo, nie trzeba sięgać aż do tak grubych odwołań politycznych. Zobaczcie Państwo, jak często krytykuje się czyjś styl życia, używając takich bardzo schematycznych określeń, jak na przykład określenie Janusz i Grażyna. Kim jest Janusz i Grażyna? Janusz i Grażyna ustawiają parawany na plaży w Świnoujściu, słuchają piosenek Sławomira, piją ciepłe piwo i prawdopodobnie łatwo przypisać im do tego jeszcze jakąś konkretną ideologię. Mamy tutaj z jednej strony do czynienia z cechowaniem, piętnowaniem czyjegoś stylu życia, dlatego że jest inny niż nasz styl życia, ale do tego dodajemy jeszcze tę nakładkę ideologiczną. I muszę Państwu powiedzieć, że to wydaje mi się w tej chwili najbardziej niebezpieczne i najbardziej tkliwe, i najbardziej dojmujące. O ile wszystkie inne cechy manipulacji językowej to są takie rzeczy, które i wychwycić dość łatwo, i łatwo to pacyfikować przy pomocy chociażby memów, przy pomocy chociażby wyśmiewania takich postaw, czy takich sformułowań, o tyle ten projekt całościowy to jest coś, co zaczyna nas całkowicie zawłaszczać. To jest taka sytuacja, w której z mojego punktu widzenia odbiera nam się wolność. Odbiera nam się wolność wyboru i to nie wyboru politycznego. Odbiera nam się wolność wyboru w życiu codziennym.
odbiera nam się to, co kojarzy się z taką no, najbardziej oczywistą wolnością. To, że mogę się ubrać tak jak chcę, to, że mogę włączyć ten program radiowy, który chcę, albo posłuchać takiej płyty, jaka mi się podoba i czy będzie to rap, czy będzie to muzyka klasyczna, czy będzie to disco polo, czy będzie to muzyka punkowa. Jest to tylko i wyłącznie mój wybór i tylko i wyłącznie wybór muzyczny. To, że ubieram się tak, jak się ubieram, nie musi być deklaracją polityczną. Tę sferę naszej prywatności próbuje nam zawłaszczyć ten całościowy projekt, w którym do ideologii mamy przypisane menu, garderobę, miejsce spędzania wakacji, sposób spędzania wolnego czasu i wybory w życiu intymnym. To w Rosji carskiej było tak, że wszystkim urzędnikom państwowym, czy to funkcjonariuszom służb, czy to nauczycielom, czy to urzędnikom, przypisywano odpowiednie mundury. Byli umundurowani, nie mieli problemów z wyborem garderoby, było jasne. Ten mundur był, można by też powiedzieć, takim jasnym symbolem statusu i za nim szły wszelkie wybory, cała trajektoria życiowa. Otóż chyba nie chciałabym żyć w takim świecie i nie chciałabym, żeby i mi, i moim studentom, i moim przyjaciołom, i ludziom mijanym na ulicy włączało się takie myślenie, w którym fryzura równa się przynależność polityczna, buty równają się przynależność polityczna, przekąska kupiona w barze równa się przynależność polityczna. Nie chcę, żeby moje życie było zdominowane przez symbole ideologii, które wyskakują na mnie z lodówki. I dlatego, jeżeli namawiam Państwa do tropienia, demaskowania różnych prób manipulowania nami, to na to wyczułam szczególnie. Na to wyczułam szczególnie jako na coś, co sięga najgłębiej i co, można by powiedzieć, najbardziej dotyka życia każdego z nas. I chyba to jest to, co chciałam Państwu dzisiaj opowiedzieć. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę i tylko sobie jeszcze tak myślę. To jest spotkanie przedświąteczne w gruncie rzeczy i fajnie by było, żebyśmy sobie myśleli też o tych świętach jako o takim czasie, kiedy myślimy o wszystkich z życzliwością, a nie przez pryzmat podziałów, odczłowieczenia. I pamiętajmy, jeśli chodzi o odczłowieczenie, to bydlęta, to zwierzęta towarzyszyły w pięknej biblijnej opowieści Jezusowi, więc nie mówmy o watahach, o świniach i o krowach, tylko myślmy sobie o świecie ludzi i zwierząt. Bardzo dziękuję.